Gdy nadeszły dni Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na tym samym miejscu i stał się z nagła z nieba szum, jakby nadchodzącego wichru gwałtownego i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały im się rozdzielone języki na kształt ognia, który spoczął na każdym z nich z osobna. I wszyscy napełnieni byli Duchem Świętym i poczęli mówić różnymi językami, jako im Duch Święty mówić dawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, ludzie nabożni ze wszystkich narodów, które są pod niebem. Gdy tedy rozległ się szum, zbiegło się mnóstwo ludzi i osłupieli, bo każdy posłyszał ich mówiących swoim językiem. Toteż zdumywali się wszyscy i mówili zdziwieni. Czyż ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc słyszymy, i to każdy z nas, swój własny język, w którym się urodziliśmy? Partowie i Medowie, Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii i Pamfilii, Egiptu i ziem libijskich leżących koło Cyreny i przybysze z Rzymu, Żydzi też i prozelici, Kretyńczycy i Arabowie. Słyszeliśmy ich mówiących w naszych językach o wielkich sprawach Bożych. I Ewangelię zapisaną u świętego Ewangelisty Jana, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy wysłuchajcie. Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: jeśli mnie kto miłuje, będzie przestrzegał nauki mojej i Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i przebywać u niego będziemy. Kto mnie nie miłuje, nauki mojej nie przestrzega. A nauka, którą słyszeliście, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał Ojcem. To wam powiedziałem wśród was przebywając. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imię moje, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie jako daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, żem ja wam powiedział: odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, zaiste radowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niżli ja. I teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie, abyście, gdy się stanie, uwierzyli. Już o wielu rzeczach wam mówić nie będę. Nadchodzi bowiem Książę tego świata, lecz nie ma on nic we mnie. Ale żeby świat poznał, że miłuję Ojca i jak Ojciec mi rozkazał, tak czynię. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Spośród wielu licznych oktaw, które obchodził Kościół Święty w swojej tradycyjnej liturgii, pozostały nam jeszcze tylko trzy. Pozostały nam jeszcze tylko te absolutnie najważniejsze. Oktawa Bożego Narodzenia, oktawa Wielkiej Nocy i oktawa zesłania Ducha Świętego. W ten sposób wyraźnie Kościół pokazuje, że te trzy święta wyróżnia, że zaliczają się one do tych absolutnie najważniejszych. I o ile Boże Narodzenie i Wielkanoc najprawdopodobniej są dla nas zupełnie zrozumiałe, dlaczego to właśnie te święta zasługują niejako na oktawę, o tyle być może w przypadku zesłania Ducha Świętego już tak bardzo czytelne to dla nas nie jest. Otóż pamiętajmy o tym, że Pan Jezus po wszystkim, co dokonał, już przecież założył Kościół, już w zasadzie wszystko się dokonało. Ale jednak co się dzieje po wniebowstąpieniu Pana Jezusa? Apostołowie boją się. Apostołowie zamykają się w wieczerniku z obawy przed Żydami. Co brzmi dosyć dziwnie, bo przecież wszyscy oni sami są przedstawicielami tegoż narodu. Ale widzimy już, że ten rozłam pomiędzy synagogą się dokonał i jest to zupełnie czytelne dla Ewangelisty, o co chodzi. Otóż ewangeliści się boją i jakby wszystko to, co Pan Jezus im przekazał, no jakby nie pomogło, jakby nie zadziałało. Zostali biskupami, otrzymali całą naukę, mają wszystko, aby iść w świat. Pan Jezus przecież mówi do nich: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A oni co? A oni boją się, zamykają się,
bo boją się. Boją się, że coś im się może stać, bo nie wiedzą, jak to będzie. A więc Kościół ewidentnie jeszcze gotowy do działania nie jest. Jakby wszystko jest gotowe, ale w tym wszystkim wciąż jeszcze brakuje życia. Tak jak Pan Jezus mówi, dobrze jest dla was, gdy odejdę, bo ja poślę wtedy Ducha. A Duch Święty, jak widzimy, jest ewidentnie potrzebny Kościołowi, żeby ten mógł żyć, żeby ten mógł działać. I widzimy tą zmianę oczywiście od razu. Tutaj ta scena chyba nie potrzebuje jakiegoś większego opisu. Apostołowie, na których wstępuje Duch Święty, nagle stają się innymi ludźmi. Wychodzą i odważnie głoszą naukę. Święty Piotr od razu przemawia odważnie do ludzi, już niczego się nie lękając. Od razu nawracają się tysiące i apostołowie od tego momentu idą w świat. I jakby to, co wcześniej przecież już wszystko było, oni już wszystko wiedzieli, zostali już biskupami, ale to wszystko jakby było w bezruchu, jakby stało bez życia. A od tego momentu to życie wstępuje do Kościoła i Kościół faktycznie żyje, działa. I bez wątpienia to święto zasługuje na to wielkie wyróżnienie, na to, żeby obchodzić je jako jedno z największych świąt Kościoła. Ale oczywiście, gdy dzisiaj to wspominamy, to nie tylko po to, żeby wspominać to wielkie wydarzenie, ale też po to, aby Ducha Świętego prosić, aby On i nas odmienił. Każdy z nas pewnie słyszał o darach Ducha Świętego. Natomiast pewnie mało kto tak naprawdę wie, o co chodzi z tymi darami Ducha Świętego. No, tak brzmią trochę podobnie jak cnoty i jakby tak pokrywają się jakieś takie sprawności, umiejętności. Gdzieś tam to się przeważnie zlewa z cnotami. Otóż różnica jest diametralna. I właśnie poprzez te dary Ducha Świętego Duch Święty pragnie i nasze życie odmienić. Nie wydarzy się to wprawdzie tak gwałtownie, jak wtedy w dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty stąpił pod postacią ognia. Wtedy, kiedy apostołowie, jako ten zaczątek Kościoła Świętego, rozpoczynają swoją działalność. Bez wątpienia musi się to odbyć trochę wolniej. Ale to dobrze, bo dla nas jest to potrzebne. Dla nas rozwój jest potrzebny, aby połączył się, właśnie aby był powolny, aby trwał, aby nie był zbyt szybki. Zbyt szybki postęp, zbyt szybki rozwój wpycha człowieka po prostu w pychę. Duch Święty nie odmieni nas z sekundy na sekundę, ale może nas uświęcić bardzo szybko. Mimo wszystko, stosunkowo, będzie to dla nas bardzo szybko, jeśli tylko my Mu na to pozwolimy, jeśli my skorzystamy z tych darów Ducha Świętego. No ale wciąż jeszcze nie powiedziałem, czymże te dary są. Klasyczne porównanie, że cnoty są jak wiosło. Człowiek siedzi w łódce i wiosłuje. Dzięki aktom cnoty człowiek spełnia jakieś dobre uczynki i może mieć już sprawność, umiejętność, a więc płynie do przodu, powtarza te czynności, te dobre uczynki, przychodzi mu to dosyć z łatwością, ale jednak trzeba włożyć w to jakąś pracę. Natomiast dary Ducha Świętego działają bardziej jak żagiel. Żagiel, który jest rozstawiony i jest w gotowości. Jak tylko powieje wiatr, to ta łódka może płynąć do przodu. I płynie wtedy dużo szybciej niż taka łódka, którą napędza się siłą swoich mięśni. Płynie dużo szybciej i kosztuje to dużo mniej wysiłku. I tak właśnie jest z darami Ducha Świętego. One są pewną gotowością. Są naszą gotowością, naszym otwarciem się na działanie Ducha Świętego. Człowiek, który posiada te dary Ducha Świętego, jest otwarty na jego działanie. Także Duch Święty może najlżejszym natchnieniem tą duszę popchnąć. Ta gotowość oznacza, że dusza słysząc, odbierając to dobre natchnienie, po prostu od razu idzie za tym natchnieniem, podąża za tym Duchem Świętym i wtedy taka dusza podąża do świętości, zmierza ku świętości, właśnie jak taka żaglówka, która złapała wiatr w żagle, która płynie
jakby bez wysiłku, jakby od niechcenia, a tak szybko, tak pięknie zmierza do celu. Ale jak zdobyć te dary Ducha Świętego? Jak wyrobić sobie tą gotowość do przyjmowania tych natchnień Ducha Świętego? Oczywiście można by tutaj mówić o tym bardzo długo, bo niejako całe życie, życie pobożne ma nas do tego przysposobić. Ale są pewne rzeczy fundamentalne, o których musimy pamiętać. Dlaczego na co dzień nie jesteśmy gotowi, żeby przyjąć te natchnienia Ducha Świętego? Dlaczego gdy przecież każdy z nas często gdzieś tam odbiera jakiś taki sygnał, że wie, że coś byłoby dobrze zrobić. Dlaczego nie mamy siły, żeby zawsze za tym podążyć? Albo dlaczego w ogóle nie jesteśmy w stanie usłyszeć tych dobrych natchnień, odebrać tych sygnałów od Ducha Świętego? Ano dlatego, że jesteśmy zbyt zajęci czymś innym. To są przede wszystkim jakieś silne emocje, które sprawiają, że jesteśmy przyklejeni tutaj do tego świata. To może być albo jakieś nieumiarkowane przywiązanie do rzeczy tego świata. Człowiek, który się przywiązał, przykleił do jakiejś rzeczywistości, albo którą ma, albo którą chce mieć, albo którą boi się utracić. Jeśli się przykleiliśmy do czegoś i na to cały czas patrzymy, no to oczywiście nie odbierzemy tego natchnienia od Ducha Świętego. Nie będziemy w stanie za tym podążyć. Podobnie jeśli się lękamy. Jeśli coś nas przeraża, jeśli czegoś się boimy tutaj na tej ziemi, a co to znaczy, jeśli czegoś tutaj na tej ziemi się boimy? To znaczy, że tak patrzymy również właśnie na to, przerażeni, wbijamy to nasze spojrzenie, patrzymy na to i naszą uwagę na tym skupiamy. Silne emocje, które gdzieś tam powstają, sprawiają, że nie jesteśmy w stanie ani dobrze naszych obowiązków spełnić, ani tym bardziej słuchać tego, co Duch Święty chciałby nam przekazać. A więc przede wszystkim, jeśli chcemy odbierać te natchnienia Ducha Świętego, to potrzebujemy spokoju, potrzebujemy pewnej ciszy, potrzebujemy spojrzenia utkwionego w Panu Bogu. A więc jeśli chcemy, żeby być jak ta żaglówka, jeśli chcemy podążać za tym natchnieniem Ducha Świętego, to musimy codziennie walczyć o to, żeby odrywać nasze spojrzenie od tych wszystkich rzeczy tego świata. Nie po to, żeby zupełnie nic o nich nie wiedzieć i je ignorować, ale po to, żeby przede wszystkim patrzeć na to, co najważniejsze. Żeby przede wszystkim spojrzeć na Pana Boga, na nasze zjednoczenie z Nim. Dlatego zastanówmy się, kiedy w ciągu dnia najczęściej już o Panu Bogu nie myślimy. Może się okaże, że w ogóle nie zaczynamy naszego dnia od obecności Pana Boga. Może odmawiamy jakąś modlitwę, ale tak naprawdę od samego początku tej obecności w naszym dniu nie ma. No jeśli tak jest, to nie mamy co się dziwić, że tych natchnień od Ducha Świętego nie odbieramy. A więc jeśli tak jest, to od razu postanówmy sobie, że chcemy chociażby bardzo krótko rano się pomodlić, postawić w Bożej obecności. Chociażby Pana Boga, który jest w naszej duszy, jeśli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, jesteśmy świątyniami Ducha Świętego. Pamiętajmy o tym, że Bóg cały czas z nami jest. Ta Boża obecność. Trwajmy w tej Bożej obecności. I musimy najpierw rano się w tej Bożej obecności postawić i później w niej trwać, do niej wracać. Tego obserwujmy nasz dzień. Co nas od Pana Boga oddziela? Co sprawia, że o Nim zapominam? I wciąż na nowo wracajmy. Jeśli widzimy, że jakieś zajęcie bardzo często oddziela nas od tej Bożej obecności, sprawia, że zapominamy o Bożej obecności, no to odmówmy akt strzelisty i przed tym zajęciem, i odmawiajmy w trakcie. Starajmy się Panu Bogu to poświęcić, razem z Nim to wykonywać, być w tej Bożej obecności. Człowiek, który nieustannie odrywa to swoje spojrzenie od tego świata po to, żeby podnieść je ku górze, żeby patrzeć na Pana Boga, taki człowiek będzie gotowy odebrać te dobre natchnienia. Taki człowiek będzie spokojny, a dzięki temu spokojowi będzie w stanie lepiej rozpoznać rzeczywistość i lepiej poradzić sobie również z tymi problemami dnia codziennego, z tymi zwykłymi naszymi problemami, z którymi jesteśmy skonfrontowani i które mogą tak bardzo nas przyciągnąć, że właśnie zapomnimy o podniesieniu spojrzenia do Pana Boga i wtedy pozornie tym rzeczom się poświęcamy,
Ale tak naprawdę i te rzeczy na tym tracą, i wszyscy dookoła na tym tracą, i my na tym tracimy. I no, zyskuje co najwyżej zły duch, ale on zyskuje też tylko pewną mroczną, perwersyjną radość, która ostatecznie też na dobre mu nie wyjdzie. Prośmy dzisiaj Ducha Świętego, aby on odmieniał nasze serca codziennie, aby on nas nauczył wciąż na nowo wracać do tej Bożej obecności. Wciąż na nowo, codziennie, wielokrotnie, może co godzinę, a może i co pół godziny, odrywać to nasze spojrzenie od tych zwykłych naszych codziennych zajęć i chociażby na chwilę uświadomić sobie, że jestem w Bożej obecności, że jestem świątynią Ducha Świętego, że Pan Bóg jest cały czas obecny dla mnie w Najświętszym Sakramencie. Wracajmy nieustannie do tej Bożej obecności. Trwajmy przy Nim, aby wszystko, co robimy, aby wszystkie nasze słowa, uczynki, aby to wszystko było gotowe. Gotowe na to działanie Ducha Świętego. Abyśmy byli właśnie jak ta żaglówka, która gdy tylko wiatr powieje, to jest gotowa bez przeszkód płynąć. Płynąć ku Panu Bogu, ku świętości, ku zbawieniu, ku życiu wiecznemu. I będzie to i dla nas piękne, wzruszające i budujące dla całego Kościoła. Będzie to piękny przykład dla całego Kościoła i jednocześnie źródło łask dla Niego. O to dzisiaj chcemy Ducha Świętego prosić i przede wszystkim pamiętajmy o tej, o której czytamy, że z nią byli zgromadzeni apostołowie, zanim Duch Święty przyszedł. Zgromadźmy się i my wokół Najświętszej Maryi Panny i prośmy ją, aby ona pomogła nam skupić to nasze spojrzenie na Panu Bogu. Pomogła nam otworzyć nasze serca na działanie Ducha Świętego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.